Ponad 500 osób stanęło na starcie tegorocznych biegów Memoriału Barbary Szlachetki w Wielczu-Laskowicach. Na trzech dystansach uczestnicy rywalizowali o najlepsze wyniki. 3 lata przerwy i po 3 latach wracamy do kontynuowania pewnych tradycji. To już jest 19 maraton, więc te tradycje, patrząc tylko po latach, no są dość bogate. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie 20 jubileuszowy, oby się udało, trzymam za to kciuki. Na najbardziej doświadczonych uczestników czekał maraton na 42 km i półmaraton na 21 km. Biegną ulicą Aleją Młodych, zachodnią, Nawrotka do Miłoszyc, Miłoszyc ulicą Wrocławską do Laskowic, w Laskowicach ulica Polna, Oławska, Chabrowa, Bożka i tu Liliową na metę. Nie zabrakło także biegu na 10 km oraz startów dla dzieci i młodzieży. Atmosfera biegowa w Wielczu-Laskowicach jest wyjątkowa i przyciąga wielu uczestników, którzy chętnie wracają na linię startu. Tu jest jakoś tak bez nadęcia, spokojniutko, cichutko, wszyscy są uśmiechnięci. Nikt tam po drodze na mnie nie krzyczy, że mu tam zagradzam drogę, on nie może jechać. 120-kilogramowy pan mówi, że on musi przeze mnie czekać w korku i tak dalej. Nie? No, a tutaj tego nie ma. Myślę, że dam radę. Mam nadzieję. Co ci daje bieganie? Siły i energii. Bieganie sprawia wiele radości i po prostu się opłaca, bo jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Biegam po to, żeby czuć jeszcze, że jeszcze jestem na tyle młoda, że mogę biegać, że daję radę. Każdy pokonany kilometr to jest jak gdyby takie oddalanie się od starości, od niedołężności. Na pewno solidnie trzeba potrenować, no i potem trzymać się tego, co się planowało, bo można się gdzieś tam przejechać, jak się przeszarżuje. A ma jakiś plan, jakiś cel? No chciałbym na pewno przebiec w jak najlepszym stylu, czasu żadnego się nie nastawiam dobrego, tak około 4 godzin, jak przelecę to będzie fajnie, a co z tego wyjdzie to zobaczymy na mecie. 19. edycja Memoriału Barbary Szlachetki za nami. Kto tym razem nie dotarł, będzie miał szansę wziąć udział za rok. Czekamy na kolejną edycję.